Rozmowa z funkcjonariuszami policji, spektakle i konkursy to atrakcje, w których wzięli udział najmłodsi mieszkańcy gminy Bożencin. Akcja Uważaj z uchu na auta w ruchu to sposób, by połączyć naukę z przyjemnością. Dzisiejsze spotkanie organizowane jest po raz drugi. Po raz pierwszy spotykaliśmy się z Fundacją CEMEX, z firmą CEMEX i z Fundacją Zaczytani w tamtym roku, gdzie mieliśmy akcję skierowaną również do dzieci przedszkolnych. Tamta akcja dotyczyła czytania książek. Tym razem skoncentrowaliśmy się właśnie na bezpieczeństwie w ruchu drogowym i ten program, który przygotowała dzisiaj Fundacja CEMEX, pan Teatrzyk, program pod tytułem Uważaj z uchu na auta w ruchu, myślę, że jest takim dobrym tytułem do tego, co się tutaj działo. Dzieci mogły pooglądać, posłuchać o tym, jak powinny się zachować na drodze. Główną atrakcją spotkania był spektakl edukacyjny, mówiący o tym, jak dzieci wyobrażają sobie świat i do czego może doprowadzić chwila nieuwagi. Przede wszystkim to, jak tutaj mamy przykład, jest to typowy taki edukacyjny spektakl mający na celu wpoić w te dzieci bezpieczeństwo, z którym na co dzień po prostu mają do czynienia, żeby po prostu uważać na tych drogach. Przede wszystkim też, żeby miały świadomość tego, w jaki sposób nie należy postępować, w jaki sposób powinny się zachować, widząc, z czym mają do czynienia, z czym się mogą zderzyć. Chodzi mi tutaj o stricte jakieś prace remontowe, które trwają. Wiadomo, teraz świat cały przekształca się, cały czas to idzie w takim kierunku, że są różnego rodzaju inwestycje i tak dalej. Te dzieci po prostu mają z tym kontakt. No i też trzeba w nich wpoić tą świadomość, jak należy postępować i czego po prostu unikać. Inicjatorami przedsięwzięcia są Fundacje Zaczytani i CEMEX Zbudujemy Przyszłość, a także Gminny Ośrodek Kultury w Bożencinie. Fundacja CEMEX działa od 2009 roku i od tamtej pory wspieramy różne lokalne inicjatywy, głównie poprzez konkursy grantowe. Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych i szkół oraz program wolontariatu pracowniczego. I wspieramy inicjatywy tak naprawdę takie, które organizacje chcą realizować. To są projekty zarówno szkolne, projekty sportowe, ale również skierowane na kwestie bezpieczeństwa, tak jak chociażby dzisiejsze wydarzenie Uważaj z uchu na auta w ruchu, w którym chcemy tak naprawdę uwrażliwić zarówno tych najmłodszych, ale również starsze osoby, że bezpieczeństwo tak naprawdę jest ważne dla każdego z nas i powinniśmy naprawdę na to zwracać uwagę i liczymy, że event dzisiejszy tak naprawdę nam to w jakiś sposób przypomni. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele policji, którzy opowiadali maluchom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przyjęliśmy to zaproszenie od pana dyrektora Ośrodka Kultury tutaj w Bożencinie, ponieważ bezpieczeństwo dzieci na drodze jest bardzo ważne. Nie zawsze rodzice sobie może z tego zdają sprawę, a myślę, że poprzez takie tutaj przedsięwzięcia, jak to przedstawienie, będzie to bardziej nagłośnione. Teren, który obsługuje nasza jednostka policji, jest zlokalizowany w rejonie kilkunastu żwirowni. Przez to zwiększony jest ruch pojazdów ciężarowych po naszych drogach, a to powoduje znaczne utrudnienia również dla ruchu pieszych, w tym dzieci, które tutaj uczęszczają do szkół i przedszkoli. Mam nadzieję, że po dzisiejszym tutaj przedstawieniu przynajmniej te najmłodsze dzieci będą wiedziały, jak zachować się na drodze i jakie czekają na nich zagrożenia. A czego najmłodsi nauczyli się w trakcie spotkania? Że nie wolno wychodzić samemu z domu. Że nie wolno, chodzić na budowę, bo mogą ludzi przejechać. Co można zrobić, żeby nas samochód widział na drodze? Że można mieć taki właśnie odblask na ręce. Co taki odblask daje? Bo kiedy jest noc, odblaskuje tak, że jest światło, samochody widzą, że ktoś przechodzi przez jezdnię. Mamy nadzieję, że ta ważna lekcja zostanie w głowach uczestników jak najdłużej, a rodzice wysłuchają swoje pociechy i nie zapomną o ich bezpieczeństwie.